Karol Celiński, jesteśmy przed galą ACA 109 już po ważeniu, po całej ceremonii. Luk dzisiaj bardzo wyluzowany. Co ty na ten temat powiesz? No, a czemu ma być zestresowany? Swoje próbą ma dostać. No to tak robi taką dobrą minę do złej gry. No. Także jutro pokażę mu, mam zamiar pokazać, no, kto jest lepszy. Spodziewałeś się, że będzie takie face to face napięte, że się aż zetkniecie głowami? No spodziewałem się, bo on tam lubi tak przypajacować, ale no to jest wiadomo, no też trzeba zachęcić tych kibiców, żeby kupowali pay-per-view i oglądali tą walkę, tak? Troszeczkę tam drgnęło, krew się zagotowała? No nie, ja nie lubię tak jakichś, albo pajacujemy, albo nie pajacujemy, a ja jestem z tej daty sportowców, którzy podchodzą typowo sportowo. Jak mamy robić show, no to ja też lubię robić show. Właśnie, jakie jest twoje podejście do Detrologii? Czy to jest coś, co chcesz za wszelką cenę musisz wygrać, czy to po prostu kolejna walka z tym samym przeciwnikiem? Nie, to jest po tej ostatniej walce mam taką złość sportową, ale sportową. Naprawdę, gdzie chciałbym mu pokazać, że nie jestem od niego gorszy. Ten czas pandemii, który mieliśmy długo, czy to był czas dla ciebie jakichś takich przemyśleń, gdy nie mogli się tak naprawdę oficjalnie trenować? Nie, to dla mnie był bardzo dobry czas, bo odpoczęła mi głowa. Zająłem się sobą, doleczyłem się i tak jak odświeżyłem, można powiedzieć, że odświeżyłem głowę dzięki tej pandemii, bo nic nie musiałem. Karol, przed galą ACA zdaje się 96 też w Łodzi, bardzo genialnie zaprosiłeś fanów do tego, aby oglądali galę, aby wykupowali pay-per-view. Wiadomo, jaka to wtedy była konkurencja. Dzisiaj tej konkurencji nie ma, mamy środek tygodnia, ale zachęcić jednak trzeba, także twój czas. No, musicie kupować to pay-per-view, bo przecież jest tylu fajnych zawodników, bardzo dobrych. No, co robić w czwartek, kurde? Siedzieć, oglądać, wiadomo, przy grillu można odpalić i oglądać. Zapraszam jeszcze raz serdecznie.